Dobrze, zacznijmy może. W takim razie. Ja nazywam się Radosław Wianczarek i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o efektywnych testach jednostkowych w Pythonie. Mam trochę doświadczenia, jeżeli chodzi o rozwijanie Pythonowych aplikacji. Na długi czas spędziłem rozwijając różne aplikacje w Django. I też moja wiedza o testach, o tym, jak powinno się pisać, jak można je pisać, też rozwijała się wraz z moim doświadczeniem. Ta prezentacja to podsumowanie części tej wiedzy i takich różnych sztuczek, czy też, może nie sztuczek, sztuczki to brzmi źle, takich lifehacków, nie. Takich po prostu sposobów na to, aby te testy jednak pisać bardziej efektywnie, żeby było to po prostu przyjemniejsze. Zacznijmy od tego w ogóle, jakie są problemy z testami. Bo często właśnie wchodząc na przykład do nowego projektu, możecie zauważyć, że na przykład jeżeli jest to jakiś taki właśnie trochę mniej ogarnięty projekt, że zwykle to testy są obwiniane za to, że cały projekt jest zły, bo na przykład testy się odpalają długo, nawet te unitowe, które teoretycznie powinny się odpalać szybko, że ciężko się je pisze, że gdy się napisze coś, to ciężko potem to przetestować. Trzeba jakieś dane testowe podawać, jakieś te testowe serwisy, no mnóstwo z nimi roboty. A dzisiaj właśnie z tymi problemami się rozprawimy i pokażę takich 10 sposobów, technik poprawy pracy z testami jednostkowymi. Będę tu mówił głównie o testach jednostkowych, ale też opowiem troszkę o innych, aby po prostu ustalić odpowiedni kontekst. No dobra, zacznijmy od tego, czym tak naprawdę są testy jednostkowe. Bo wiele osób może mieć różne podejście do tego. Takim popularnym na przykład antywzorcem testów jednostkowych jest oczywiście Django. Testy jednostkowe w teorii powinny nie łączyć się z żadnymi serwisami, bazami danych itd. Tymczasem testy jednostkowe w Django są zbudowane tak, żeby jednak tej bazy używać. I no, myślę, że nie jest to zły oczywiście sposób. Wiele osób w ten sposób pisze testy, ale warto też wiedzieć, że można inaczej, że według jakiegoś takiego oryginalnego pomysłu to nie miało tak być. Spójrzmy teraz na taki przykładowy diagram aplikacji. Mamy tutaj kilka modułów z logiką biznesową, które są połączone w jeden komponent. I te moduły używają różnych rzeczy, które są z zewnątrz. Mamy tutaj taką architekturę portów i adapterów, że mamy właśnie te porty jako output HTTP, ETB i adaptery, czyli właśnie już te konkretne adaptery konkretnych usług. I to sobie porównamy z tym, jak to wygląda właśnie w teorii testów, z piramidą testów. Oczywiście zarówno ta architektura, jak i ta piramida testów nie są jedynymi słusznymi i właściwie możemy w różnych projektach i w różnych koncepcjach możemy się spotkać z różnymi piramidami. No a na samym dole mamy testy jednostkowe, później testy komponentowe, integracyjne i end-to-end. Zacznijmy więc od tych pierwszych. Testy jednostkowe, jakby to powiedzieć, mówi się, że mamy testować jedną rzecz. Czymże jest jednak ta jedna rzecz? Czy jest to jakaś jedna instrukcja, czy jest to jedna funkcja, czy jest to jedna klasa? Zwykle uznaje się, że to jest to jedna klasa, jeżeli w ten sposób piszemy, ale tak naprawdę jedna rzecz to jest jedna jakaś odpowiedzialność, którą ten kod wypełnia. Odpowiedzialność na takim poziomie właśnie niskim, w sensie to jest na przykład odpowiedzialność w stylu zalogowania użytkownika, tylko to jest odpowiedzialność na przykład w stylu zamaskowanie hasła użytkownika i zapisanie go w bazie, czy po prostu danych użytkownika, zapisanie na przykład danych użytkownika w bazie, to może być odpowiedzialność, albo no, jakieś takie przygotowanie tego. Testów jednostkowych, jak zauważycie, właśnie ta piramida ma nie bez powodu taki kształt, ponieważ uznaje się, że właśnie im niżej jesteśmy, tym więcej tych testów powinno być. Jest to kwestia wynikająca po prostu z rozmiarów tych testów. Jeżeli testy jednostkowe
testują bardzo małe obszary kodu, to siły rzeczy jest ich więcej. Aczkolwiek możemy sobie wyobrazić też taką sytuację, w których to innych testów będzie więcej, szczególnie gdy na przykład mamy dużo integracji, albo chcemy zapewnić bardzo dobry coverage wszystkich funkcjonalności i testów end-to-end robimy bardzo dużo. Testy komponentowe. Testy komponentowe, tak naprawdę można do nich podejść z różnych stron. Mogą być to takie większe testy jednostkowe, a mogą być to też takie mniejsze testy funkcjonalne, w sensie na przykład z użyciem behave'a. Wszystko zależy od naszego podejścia, od tego, co chcemy przetestować. Ale tak, testy komponentowe właśnie wciąż operują na tych mockach, na jakichś takich rzeczach, które są właśnie, udają nam tylko różne serwisy. Tak, później mamy testy integracyjne, czyli już staramy się integrować to, co mamy, ten kod logiki z różnymi portami, z różnymi właśnie tymi dostarczycielami zewnętrznych usług. Testy integracyjne, jest ich mało też. To też zależy od podejścia w konkretnym projekcie. Ja spotkałem się z tym na przykład, że w niektórych projektach jest na przykład ich bardzo mało, bo część ich przejmują testy komponentowe, bo uznaje się, że komponent to jest już właśnie razem z testowaniem portu. No i w końcu testy end-to-end, czyli przetestowanie wszystkiego od góry do dołu, przetestowanie całych scenariuszy, przecięcie po prostu tego kodu i przetestowanie, czy wszystko działa. To wszystko jest potrzebne, ponieważ testy jednostkowe nie zapewniają nam tego, że te komponenty, które zrobimy, czy komponentowe, te komponenty, które zrobimy, ze sobą współpracować. Więc potrzebujemy na coraz większym poziomie abstrakcji, obejmując coraz większą ilość kodu, je testować. Aha, jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć na początku, ale jeżeli macie jakieś pytania, to na końcu będzie sesja na pytania-odpowiedzi. Moja prezentacja potrwała mniej więcej 35 minut i później będzie czas na pytania. Podsumowując więc, testy jednostkowe testują jedną rzecz. To jest jedna rzecz, powiedzieliśmy sobie przed chwilą. Nie wywołują testów efektów ubocznych, to znaczy nie łączą się z jakimiś innymi rzeczami, ze pseudoplików i tak dalej. Możemy je uruchamiać ile chcemy i raczej nic złego nam się nie powinno z tego powodu stać. W związku z tym również nie uważają baz danych, zewnętrznych API i innych serwisów. No i przede wszystkim testy jednostkowe to jest takie podstawowe narzędzie do weryfikacji tego, czy to, co piszemy, działa. Niezależnie od tego, czy piszemy w metodologii test-driven development, czy może najpierw piszemy kod, a potem testy, to chcemy, żeby te testy dały szybką informację zwrotną, że jeżeli na przykład wykryjemy jakiś błąd i na przykład nie wiemy, jak go rozwiązać, podejmujemy różne próby. Raz próbujemy z tej strony, raz próbujemy z tej strony, to chcemy, żeby te testy szybko nam powiedziały: ej, dobra, to podejście jest złe, spróbuj z innej strony. Więc tak, testy jednostkowe mają dać nam szybki feedback, szybką informację zwrotną, abyśmy mogli być po prostu cały czas na tropie, skupieni na pracy. No dobrze, to zobaczmy w takim razie przykład z życia. Tego, jak nie należy pisać testów. Mam tutaj taki oto kawałek kodu. Trochę powiększę, chyba będzie OK. Funkcji. Ten kawałek kodu testuje taką oto funkcję, która właśnie, jak widzicie, wszystko ma w środku. Ta funkcja, to co robi, zaraz opowiem o niej, ona wczytuje po prostu dane subskrybentów z pliku, wyciąga sobie dane newsów z API i wysyła newslettera do subskrybentów, w zależności tam od ustawień, jakie mają. No i jak widzicie, tutaj w środku tej funkcji mamy wszystko, mamy SMTP, mamy ładowanie z plików, w związku z tym testowanie tego jest adekwatnie trudne. Mamy tutaj różne takie rzeczy, jak na przykład fikstura, która nam nadpisuje ten plik, która nam kopiuje gdzieś ten plik na bok i nadpisuje go, a potem go przywraca. Mamy tutaj właśnie jakieś takie
podawane w treści tekstów, jakieś takie newsy, które sobie skopiowałem z tego API, żeby to wyglądało tak jak prawdziwe dane. Mamy właśnie te moki wszędzie, wszystko jest zrobione na mokach i wszystko jest też zrobione na patchach. Jeżeli sprawdzicie sobie na przykład o tutaj, to tak mamy w taki sposób tworzymy sobie instancję tej funkcji, czyli instancję, przygotowujemy sobie tą funkcję przed tym, jak odpalimy na niej testy. Musimy odpalić na niej trzy patche, żeby to miało sens. Bo tu mamy, jeszcze mamy los randomy, jeszcze mamy requests i w tym momencie, jak tak na to patrzymy, to ogólnie taka funkcja, taki sposób pisania kodu nie jest jakby z gruntu zły. Ale tylko z gruntu. W sensie, jeżeli tego potrzebujemy raz, jeżeli wiemy, że odpalimy to tylko raz i potem już zapomnimy o tym, to w sumie nie ma w tym nic złego. Możemy, jeżeli goni nas czas, to czemu nie? Ale jeżeli mamy to rozwijać, to zauważcie, że jakiekolwiek rozwijanie tego wymaga po prostu zmian w tej funkcji. Jakakolwiek chociażby konfigurację serwera SMTP też mam zahardkodowaną, tak. Więc tu nie jest to zbyt dobry pomysł i testowanie tego też jest bardzo trudne. Jeżeli ktoś by chciał właśnie zacząć pracować przy tym i na przykład dodać jakiś feature, że dajmy na to mamy ustawienia, że użytkownicy chcą, żeby mogli sobie wybrać temat na przykład, jakie newsy chcemy, bo tutaj te newsy, zobaczycie, o tutaj, że mają jakiś tam na przykład coś takiego, jak news site, że chcieliby sobie wybrać ten news site, to tutaj trzeba by było to wszystko przeorać. Wszystkie testy, ten cały test trzeba by było właściwie przepisać. I no ogólnie to nie byłoby to zbyt przyjemne. Więc pomyślmy o tym teraz, jak to naprawić. Przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć o dwa słowa o architekturze, która może wspierać testy, czyli wspierać tworzenie takich dobrych testów i po prostu też nie przeszkadzać, nie wchodzić testom w drogę. Oczywiście nie chcemy też zrobić tak, żeby kod produkcyjny wspierał testy, żeby jakby budować kod pod testy, bo w sensie pod konkretne testy, bo to też nie jest droga, żeby robić sobie jakieś specjalne tam przełączniki, że ok, teraz testujemy, to na przykład nie wołam API. To też raczej nie jest dobry pomysł. Ale z drugiej strony mamy tutaj taki zestaw zasad Solid, zestaw zasad opracowany przez wujka Boba, tak zwanego, czyli Roberta Martina, który mówi o tym, jak budować oprogramowanie. Solid bardzo długo żył sobie w świecie javowym, ale parę lat temu dotarł również do Pythona i zdobywa coraz większą popularność. W skrócie Solid to zestaw takich pięciu zasad, czyli Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Least Cost Substitution Principle, Interface Segregation Principle i Dependency Inversion Principle. To, o czym ja będę mówił dzisiaj, to tylko dwie z tych zasad. Polecam zapoznanie się z resztą. Jeżeli jeszcze tego nie znacie, na PyVideos jest mnóstwo filmików o tym, o Solidzie w Pythonie. Szczególnie właśnie polecam właśnie filmiki odnośnie Solida w Pythonie, bo sam Solid jakby jest bardzo prostym. Jakby sformułowanie tego jest bardzo proste i te zasady to jest jedna linijka treści do każdej zasady. Natomiast właśnie sposób implementacji tego w Pythonie, jakby sposób zrozumienia tego i programowania w ten sposób w Pythonie, to jest trochę grubsza sprawa. Ja dzisiaj powiem o dwóch z tych zasad, czyli o Single Responsibility Principle i o Dependency Inversion Principle, czyli o pierwszej i ostatniej. Zacznijmy od tego. Single Responsibility Principle mówi o tym, że funkcja, klasa, jakaś część kodu, zwykle się mówi o klasach, bo to jest jednak takie zaczepione w object-oriented designie, ale w Pythonie my lubimy też funkcje, to możemy też powiedzieć, że funkcja. Funkcja albo klasa spełnia jakby jedną odpowiedzialność, ma jedną, robi jedną rzecz. I gdy tutaj powiedziałem już o tym, że robi jedną rzecz, to powinno was tu się zaświecić, że test jednostkowy też robi jedną rzecz, a konkretnie sprawdza jedną rzecz. W związku z tym Single Responsibility Principle, stosowanie tego w kodzie świetnie pomaga właśnie w budowaniu testowalnego kodu, ponieważ jeżeli skupiamy się na tym, aby kod rozdzielić tak mocno, aby właśnie pojedyncza klasa czy pojedyncza funkcja spełniała tylko jedną odpowiedzialność, to testowanie tego będzie też dużo łatwiejsze.
I tutaj mogę pokazać przykład kolejny, czyli mamy tutaj już drugi slajd. Jak to wygląda, gdy to sobie podzieliłem? Na razie operuję na funkcjach, bo to w Pythonie też tak można. Więc mam sobie tutaj funkcję do wyciągania subskryberów, do wyciągania artykułów, do formatowania i do wysyłania messagea. A mailer już właściwie nam tylko łączy się z serwerem pocztowym. Przebiega tutaj sobie po wszystkich subskryberach, najpierw tam ładuje artykuły i właściwie sobie powinien ładować artykuły w wyższym skopie, właściwie w sensie tutaj, bo dla każdego subskrybera ładuje właściwie to samo, ale to już właściwie błąd w sztuce, który zrobiłem pisząc ten kod. Tak, no i te maile są formatowane i są wysyłane. Jeżeli popatrzycie sobie na ten kod w porównaniu do tego, to tutaj dużo łatwiej zrozumieć, o co chodzi. Jest to właściwie jedna pętla for z jednym ifem i trzy operacje, które tutaj wykonują się jedna po drugiej. Zrozumienie tego jest dużo prostsze niż tamtego, a napisanie do tego testów jest trochę prostsze, ponieważ nie musimy już, ponieważ właśnie mokowanie czy patchowanie różnych usług możemy teraz już ograniczyć tylko do jednej. Tylko do tych funkcji, które tego używają. Czyli na przykład tutaj get articles możemy na przykład użyć tylko get mock, shuffle mock. Tak, mamy send message mock, którego używamy tylko przy wysyłce maili. Więc tutaj te testy są bardziej podzielone. Jest natomiast tutaj mnóstwo test case'ów. Tutaj właśnie mamy ten problem jeszcze, że mamy mnóstwo tych test case'ów, bo chcemy przetestować, bo na przykład użytkownik może sobie wybrać, jak chcę posortować te artykuły. Czy chcę według tytułu, czy chcę je posortować według daty publikacji, czy chcę je posortować w ogóle w sposób losowy. To też taka udała możliwość i przez to tych testów jest dużo i są wielkie. Wydaje się, że to jest trochę lepsze i że tutaj widzimy co testujemy trochę bardziej, że właśnie mamy te dane, co prawda jest ich dużo, ale no, mamy pojedyncze operacje. I wiemy, czego się po nich spodziewać. Pomyślmy teraz o tym, jaki właściwie mamy jeszcze tutaj problem. Bo tak, widzicie, że mamy tutaj dużo tych testów, ale jest jeszcze inny problem, że ciągle używamy tych moków. Ciągle, o widzicie, tutaj mamy w ogóle cztery patche, a nie trzy. Więc jest jeszcze lepiej, jeszcze weselej. Więc tutaj się robi trochę tak, że ciągle operujemy na tych mockach, że ciągle po prostu to patchujemy. No mocki same nie są złe, ale te patche, tutaj wiadomo, zrobiłem to sobie elegancko, że one są używane tylko w jednym miejscu, czy tam w paru miejscach, one na przykład tutaj też są, ale no, fajnie by było się ich pozbyć, bo co prawda PyTest jeszcze ma ten moduł mocker, który w ogóle te patche jakby robi w sposób elegancki. Ale to nie jest sposób, w jaki chciałbym pisać te testy. Zwłaszcza, że można zrobić to bardziej elegancko. Można użyć dependency inversion, czyli tej zasady piątej, a konkretnie techniki, która się z tym wiąże, czyli dependency injection. Technika dependency injection polega na tym, że zamiast właśnie robić taki kod, który będzie w środku siebie używał właśnie jakichś zewnętrznych serwisów, zrobić to tak, że ten kod będzie po prostu dostawał ten serwis jako obiekt, czyli po prostu mamy taką kompozycję. Czyli właśnie mamy mailer, który dostaje jako argument na przykład funkcję, która wysyła maile, więc jeżeli na przykład chcemy użyć tutaj, nie wiem, postfixa, to mamy jedną funkcję, jeżeli chcemy użyć na przykład jakiegoś serwisu typu ten, do wysyłania maili typu jakiegoś SendGrida, to piszemy sobie adapter do SendGrida i podajemy adapter do SendGrida, a sama funkcjonalność mailera pozostaje bez zmian. Dlatego właśnie tutaj mamy kolejny etap, który już jest sporo różnic, w którym sobie mamy coś takiego, że podajemy sobie tutaj właśnie przy definicji klas, podajemy sobie te funkcje, które są używane w środku. Czyli na przykład tutaj mamy article fetcher, który bierze get function. Domyślnie jest to po prostu request z get. I po prostu sobie ściąga te artykuły. No to też można by je pewnie jeszcze wrzucić do jakiejś zmiennej, ale to na razie nie jest w sumie takie istotne.
Message formatter, no, w message formatterze też mógłbym użyć Jinji, ale to dla potrzeb tego przykładu nie jest też bardzo istotne. Oto właśnie mamy SNTP Object i newsletter mailer właśnie zamiast przyjmować, przyjmuje właśnie już te gotowe obiekty, które mu to wszystko załatwiają, czyli article fetcher, subscriber repository type, message formatter, class i email sender. I on już sobie tutaj w środku. Tutaj właściwie dużo się nie zmieniło, bo wciąż mamy to samo, tylko artykuł. Tak, tylko właśnie teraz już przerzuciłem to, że artykuły są popierane na samym początku i są wrzucane do inicjalizowanego artykułu formatera. I tutaj zmieniło się też to, co jest na samym końcu, ponieważ to zmieniło się też w klasę. I właśnie na końcu mamy to, że inicjalizujemy tego newsletter mailera i dopiero tutaj podajemy mu tak naprawdę, z jakich rzeczy będzie używał. Do tej pory, dotąd, on nawet nie wiedział, czego używa. Wiedział tylko, jaki będzie interfejs. Tak naprawdę tutaj jeszcze moglibyśmy zrobić tak, że gdyby na przykład było kilka tych article fetcherów, moglibyśmy zrobić na przykład abstract article fetcher, który by miał metodę get i z którego inne by dziedziczyły. Ale to znowu jest taki niepotrzebny byłoby to niepotrzebny dodatkowy kod, który byłby potrzebny, gdybyśmy chcieli na przykład rzeczywiście zrobić kilka tych adapterów do wciągania artykułów. Jak wyglądają teraz testy? Tutaj widzimy, że wciąż stosujemy niestety głupie rozwiązanie z nadpisywaniem pliku, ale to już niedługo sobie z tym poradzimy. Stosujemy też głupie rozwiązanie z monkey patchingiem mocha, szafla randomowego, ale poza tym te testy już wyglądają trochę bardziej elegancko. Mamy też, służymy też dwie klasy entities, czyli dwie data klasy, czyli article i subscriber. Article ma dodatkową klas metodę, która czyta po prostu z tej zawartości API, tam niektóre pola mają takie niepajtoniczne nazwy, więc stwierdziłem, że będę sobie tak specjalnie je odczytywał. Tutaj sobie to testujemy, a tutaj mamy już właśnie, że testujemy sobie już poszczególne te, to jest test article, test subscriber, a tu są już właśnie testy article fetchera, w którym podajemy już po prostu, tworzymy mocha, podajemy mu wprost, jaką ma zwracać wartość, podajemy mu tego mocha, więc to jest dużo bardziej eleganckie niż stosowanie patch, przynajmniej ja tak uważam i też właśnie mamy tutaj te artykuły, których możemy użyć, aby zarządzać, jakoś opakować te dane. Natomiast wciąż mamy ten problem, że to sortowanie po różnych rzeczach wymaga napisania od nas trzech testów. No dobra, chodźmy w takim razie dalej. Tak, teraz opowiemy o różnych narzędziach. Różne narzędzia, które poprawiają, które umożliwiają nam lepsze testowanie. Sporo z nich albo jest częścią PyTestu, albo posiada do tego jakieś pluginy, więc ogólnie PyTesta bardzo, bardzo polecam używać. Jest to bardzo, bardzo ciekawe właśnie, bardzo ciekawa paczka, która wnosi bardzo dużo do dobrych praktyk testowania. No dobrze, więc opowiadajmy już o tym, że mamy trzy testy, które tak naprawdę robią jedną rzecz, sprawdzają jedną rzecz, że mogłyby tak naprawdę być jednym testem. I PyTest nam to umożliwia, ponieważ PyTest ma coś takiego jak PyTest Mark Parameterize, który działa w ten sposób, że możemy po prostu podać. Już w samym kodzie jakby tego maina za dużo się nie będzie zmieniać, a czyli głównie w testach. Że możemy mu podać, o tutaj na przykład mamy, że tak, ponieważ mamy taką metodę w subscriberze, która mówi nam, czy trzeba mu wysłać, czy temu subscriberowi trzeba wysłać newslettera w ten dzień, bo każdy subscriber może sobie wysłać, wybrać, w który dzień chce, żeby mu wysłać maila. No i właśnie mamy tu metodę, która to sprawdza i fajnie było to posprawdzać na różnych case'ach, czyli właśnie tutaj, że to jest dzisiaj, że to jest nie dzisiaj, że to jest jakaś abstrakcyjnie wysoka, albo że to jest siódemka, bo siódemka, te dni tygodnia są numerowane od zera, tak jak w DateTime, więc siódemka oznacza, że on chce codziennie maile, jak tylko coś nowego będzie, to chcemy mu wysłać. I drugi przykład, właśnie w tym przykładzie, który nas najbardziej bolał, czyli to, czyli format, tutaj
Zostawiłem ten, dobra, ten title można wywalić. Te trzy testy, trzy wielkie testy, które właśnie operują na sortowaniu tych artykułów. I tutaj sobie zrobiliśmy tak, że po prostu mamy te trzy artykuły zmienne i po prostu tutaj w parametrach mu pokazujemy, w jakiej kolejności one powinny być. A tutaj na jakim, jakie testowanie, jakie sortowanie to jest. Więc z trzech wielkich testów robi nam się jeden, wciąż wielki, ale nad tym też niedługo popracujemy. Tak, parametrize działa w ten sposób, że podajemy tutaj nazwy zmiennych. Tutaj podajemy tuple, listę, czyli tuple, tupli z wartościami tych zmiennych i te pola, te nazwy możemy tutaj użyć, żeby sobie właśnie sparametryzować ten test. No dobra. To co w takim razie z czasem? Bo widzieliście na przykład, że tutaj właśnie mieliśmy ten test z czasem, że tam, o tutaj, że tam podajemy, że to jest ten, żeby to jest ten dzień i tak dalej. Czasem też zdarzają się trochę bardziej skomplikowane przypadki, gdy chcemy przetestować, że zostanie jakaś konkretna godzina zapisana. I na przykład testujemy tworzenie jakiegoś obiektu, który automatycznie ustawia sobie godzinę. Nie możemy jakoś wejść w środek tego mechanizmu. Często na przykład w Django w takich sytuacjach robiliśmy po prostu tak, że nie testowaliśmy tego, albo na przykład sprawdzaliśmy, czy zgadza się dzień. Chociaż to też właśnie, jeżeli testy na przykład się odpalają o północy, to też może się wtedy zepsuć. Dlatego jest coś takiego jak FreeScan i jego odpowiednik, jego moduł do PyTesta, PyTest FreeScan, który umożliwiają nam na zatrzymanie czasu. I jak to działa? Działa to tak, że robimy po prostu dekorator i też, można też zrobić to w formie kontekst menadżera, freestyle i on się zatrzyma na dokładnie tym dniu. Nam chodzi tutaj o konkretny dzień, więc możemy tutaj sobie to na różne sposoby zrobić. I przez to, o, na przykład tutaj też właśnie tutaj jest gdzieś ten Istent tutaj. Też mamy ten freeze day, freeze, który po prostu zatrzymuje czas. Wszystkie próby pomiaru czasu wewnątrz tego freeze time'a po prostu dadzą dokładnie tą godzinę, co jest bardzo przyjemne, gdy chcemy właśnie przetestować, czy rzeczywiście dany czas był dobrze uchwycony. No dobrze, ale pomyślmy, co jeżeli chcemy szybko tworzyć fikstury, bo widzieliście, że tam w tym kodzie mamy mnóstwo tych artykułów tutaj, że tutaj. I tak naprawdę większość zawartości tych artykułów się powtarza. Tak naprawdę to, co nam chodzi, to jest title, URL i publication time i publish date. Bo po prostu to są te trzy pola, które po prostu tutaj formatujemy w tym, że jest tak, title, URL i publish date. Tak naprawdę większość z tego mogłaby być taka sama. Więc co możemy w związku z tym zrobić? Możemy użyć Factory Boya. Factory Boy, niektórzy mogą go znać z Django, bo w Django wiem, że wiele osób z tego korzysta, bo to jest też taki tool napisany do właśnie pod kątem ORM-ów, właśnie Django'owego albo innych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać Factory Boya również w kodzie, również z dataclassami. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ponieważ on po prostu, zobaczycie tutaj, o właśnie mamy Active Factory, on po prostu potrzebuje jako model nazwę klasy, którą będzie tworzyć i właściwie wszystko. Możemy tutaj mu podać teraz po prostu te wspólne wartości i gdy potem sobie za pomocą Article Factory tworzymy artykuł o build, po prostu podajemy tylko to, co jest z tym istotne i tyle. Przez co ten kod testu jest taki dużo cieńszy, bo dużo, dużo mniej mamy jakiegoś tego zapełnionego jakimiś po prostu całymi stronami JSON-ów. Możemy dzięki temu lepiej tutaj patrzeć, co się dzieje. Możemy sobie zrobić jakieś swoje konstruktory. Do subskrybera nie robiłem faktory, bo to jest tak mała data klasa, że to w sumie nie jest potrzebne. I tak zawsze tutaj mamy wszystkie pola podaje, więc faktory by się tu nie przydało. No dobra, ale chcielibyśmy może, żeby nie wszystkie te artykuły miały takie same
miały takie same dane. Chcielibyśmy przetestować coś na jakichś prawdziwych danych albo danych, które udają prawdziwe. I tutaj też jest coś, co może nam pomóc. Jest taka biblioteka, która nazywa się Faker. I Faker bardzo fajnie też współpracuje właśnie zdaje się, że a nawet właśnie zobaczycie tutaj, że w Faktorie po prostu jest w środku Faker i możemy go użyć, aby tutaj sobie wygenerować po prostu jakieś różne rzeczy. Faker oprócz jakichś takich podstawowych rzeczy może też nam jakieś bardziej skomplikowane rzeczy generować, typu na przykład całe zdania, czy jakieś czasy dokładnie, w których coś się stało. Na przykład robiąc jakąś taką aplikację o eventach możemy właśnie to stworzyć właśnie fakerem daty z jakichś przedziałów, żeby właśnie pokazać co, żeby sobie zrobić takie dane, które będą takie, żeby zrobić sobie dobre, przykładowe dane, a nie po prostu, że cały czas robimy to samo, bo faker po prostu nam wylosuje, może nam wylosować datę spośród jakiegoś zakresu. Tak, no i tutaj właściwie wiele, wiele więcej nie ma, po prostu mamy tutaj to wylosowane. No dobra, ale załóżmy też, że potrzebujemy czasem podejrzeć, co się dzieje, co zostaje wyrzucone na outputcie. Tutaj myślę, że są dwa takie podstawowe podejścia. Pierwsze podejście mówi o tym, że zasadniczo login to w sumie może nawet nie, ale że output to, że printy, no łamią to tą zasadę braku side effectów, więc nie powinno się ich stosować. Nie powinno się jakby w unit testach w kodzie po prostu tego wrzucać, ale z drugiej strony można też powiedzieć, że to są takie rzeczy wbudowane w Pythona, więc ciężko, żeby po prostu wbudowane funkcje wstrzykiwać do jakiegoś kodu. Więc tutaj trzeba po prostu pójść na jakiś kompromis. Takim kompromisem jest właśnie CapSys i CapLog, czyli fikstury pytestowe, wbudowane w pytesta, nie trzeba żadnych nowych rzeczy instalować. Fikstury do pytesta, które po prostu takie rzeczy sprawdzają. O właśnie, mamy tutaj na przykład CapSys i możemy sobie właśnie sprawdzić CapSys, co na końcu zostało, co program wypisał. Możemy też sprawdzić, jakie logi zostały wyświetlone. No nie polecam testowania jakichś logów czy czegoś takiego, ale na przykład jeżeli robimy jakąś aplikację, która rzeczywiście wypisuje jakieś istotne rzeczy, to czasem możemy chcieć sprawdzić, co tam jest. I fajnie do tego użyć właśnie czegoś, co nam, co prawda z mąki paczuje pewnie sysa, ale w taki sposób bardzo zamknięty. Po prostu wystawiając nam po prostu usługę, przez co mamy pewność, że ten z mąki paczowana część Pythona zostanie potem ładnie podmieniona z powrotem na oryginalną. Kolejna rzecz, która jest bardzo podobna właściwie do kwestii printów i logów, to kwestia plików, otwierania i pisania plików i albo czytania. Bo no właśnie też, otwieranie plików to jest trochę taka wbudowana rzecz w Pythona, więc czemu byśmy mieli to wstrzykiwać do jakiejś klasy? Z drugiej strony myślę, że tutaj to po prostu zależy od sposobu wykorzystania. Jeżeli wykorzystujemy plik w ten sposób, że na przykład tylko wpisujemy albo sczytujemy z niego surowe dane i nic z nimi nie robimy, po prostu nie są, jakby nie potrzebujemy jakiejś dodatkowej obróbki, a ten plik na przykład nie jest duży, możemy go sobie jakoś zasymulować, mamy jakiś testowy, to możemy sobie to zostawić. Ale jeżeli mamy jakiś duży plik i na przykład mamy jakąś dodatkową obróbkę, to wtedy właściwie całą tą klasę, która robi tą obróbkę, możemy po prostu wyciągnąć gdzieś do zewnętrznego modułu, żeby właśnie to otwieranie pliku, żeby tego pliku jednak w testach nie otwierać. Ale tutaj w naszym przypadku mamy taki mały pliczek, on jest mały, a może być duży kiedyś. Na razie jest mały pliczek, w którym mamy. Pewnie w następnej iteracji byśmy chcieli zamiast tego pliku CSV mieć bazę DynamoDB. Więc na razie sobie trzymamy to w pliczku. I Python umożliwia nam właśnie zapisywanie plików i katalogów nawet tymczasowych. Tutaj jest istotna rzecz, że
Są dwie funkcje do spisywania plików tymczasowych, tworzenia. MKTemp i MKSTemp. I lepiej używać tego drugiego, czyli MKSTemp, ponieważ on jest bezpieczniejszy. Nie ma wtedy szansy, że mając jakieś różne wątki, sobie ponadpisujemy własne pliki tymczasowe. No i tutaj możemy w końcu pozbyć się tego kodu, który nam tutaj, prawda, zapisuje te pliki. Mieliśmy tutaj takiego moka. I właśnie teraz zamiast tego mamy po prostu mksTemp i mamy ten jeden test do subskrybera i po prostu przed tym testem, ale moglibyśmy to zrobić również w fiksturze. Sobie tworzymy ten plik tymczasowy, otwieramy go, zapisujemy, co tam chcemy i sprawdzamy potem, czy subskryber nam to dobrze odczyta. Tak jak mówiłem, właśnie kwestia tego, czy robić coś takiego w testach jednostkowych, jest kwestią do jakby samodzielnego zdecydowania, czy rzeczywiście chcemy, czy na przykład chcemy jednak to po prostu wyciągnąć gdzieś na zewnątrz, a potem po prostu sprawdzić testami integracyjnymi. Na końcu pokażę Wam, jak opanować chaos, jak okiełznać losowość. Nie jest to trudne. Często myślę, że właśnie kwestie losowości są trochę podobne do kwestii dat i czasu, że właśnie losowość to jest coś takiego, że Python sobie coś generuje w środku programu, a my nie wiemy, co tam jest. Bardzo byśmy chcieli sprawdzić, a lepiej to chcielibyśmy powiedzieć, że w testach, żeby o to nam wygenerował. No i właśnie do dat mamy FlizzGana, który nam zatrzymuje czas. Natomiast do losowości nawet nie trzeba specjalnego modułu. Wystarczy specjalna klasa. W klasie random, którą importujemy z biblioteki standardowej random, możemy podać seed do losowania i wtedy rzeczy wylosowane z samym seedem w tej samej kolejności wylosuje nam to samo. Dlatego na przykład sprawdzając tego seeda wcześniej jakie liczby losuje, możemy po prostu w teście sobie to sprawdzić, czy rzeczywiście wylosował takie, jak mieliśmy zaplanowane, podając po prostu ten sam seed, dla którego sobie to sprawdziliśmy. No i tak, przepraszam. No i tutaj właśnie w ostatnim, dziewiątym punkcie mamy właśnie randoma. Tutaj też właśnie jest zmiana w kodzie, bo użyłem randoma, który po prostu tutaj jest stworzony z losowym seedem, znaczy z seedem z datetime'a, więc to jest trochę losowy seed. A tutaj mam coś takiego, że poproszę wpiwanie jakieś sensitive. O, że po prostu mam swojego seeda, którego sprawdziłem i wiem, że po prostu wtedy ten seed będzie na pewno, znaczy wiem, w jakiej kolejności on to posortuje, bo ja tu właśnie używam do sortowania, używam tej funkcji shuffle, metody shuffle, ale właśnie ta metoda, o właśnie, jak to tutaj zobaczycie, właśnie to, gdy stworzycie ten obiekt random, to właśnie on ma tą metodę shuffle, która działa tak samo jak funkcja shuffle w głównym module random. I przez to, że właśnie mam tutaj, wiem właśnie, jak on to posortuje, więc będę mógł po prostu sprawdzić. Po prostu mogę sprawdzić, bo wiem, że w takiej dokładnie takiej kolejności on wtedy to posortuje. Więc to jest dużo bardziej eleganckie niż jakieś tam monkey patchowanie randoma, żeby właśnie zwracać to, co chcemy. To jest niestety koniec. Znaczy, może nie koniec jeszcze, ale koniec tych narzędzi. Jako ostatnie narzędzie chciałbym Was zachęcić do poszukiwania, bo jeżeli korzystacie z jakiegoś frameworku, z jakiejś biblioteki, z jakiejś paczki, z jakiejś dziwnej funkcjonalności, to możliwe, że PyTest albo gdzieś w internecie jest na to
jest jakiś moduł, który umożliwia testowanie tego. Przykłady. PyTest Mock, o którym wam wspomniałem wcześniej, który patchuje dużo bardziej elegancko. A o Factory Boy mówiłem, a tutaj mamy też różne inne rzeczy do właśnie tworzenia fixtur. Moto do mockowania Boto 3, że na przykład możemy sobie na przykład stworzyć tabelkę w DynamoDB, dodać do niej dane, a to wszystko będzie właśnie tworzyć się Moto sobie tylko w pamięci. Bardzo, bardzo fajne właśnie do jego testowania bez chmury. Responses, czyli biblioteka do testowania requestów, która umożliwia właśnie tworzenie takich testowych responsów. No i PyTest Django, czyli cały właściwie kombajn, którego możemy użyć, który nam dostosowuje PyTesta do tego, żeby działał z Django. Podsumowanie. Jak pewnie zauważyliście, to sporo właśnie tych sposobów, o których mówiłem, tak naprawdę w środku używa tego samego, czego używaliśmy na początku, czyli w jakiś sposób patchuje, mockuje rzeczy, ale robi to po prostu dużo bardziej elegancko, dużo udostępnia nam po prostu interfejs, a w środku odbywa się cała magia, przez co my nie musimy się o to martwić, tak jak na przykład działa Capsys albo Caplock. Że po prostu wiemy po prostu jak z tego używać, a to, że to tam robi jakieś czary mary z sys etcd out, sys etcdr, to w sumie nas mało obchodzi, bo po prostu PyTest nam to załatwia. Druga rzecz jest taka, że pisanie kodu, który jest testowalny, który jest łatwiej testowalny, jest też pewną koniecznością. Że nie jest to pisanie kodu pod testy, ale raczej pisanie kodu w taki sposób, aby właśnie te testy pisało się łatwiej. Polecam tutaj ćwiczenie po prostu z test-driven development, albo na przykład po prostu takie pisanie testów bezpośrednio po napisaniu jakiegoś małego kawałka kodu. W ten sposób człowiek od razu widzi, że jak bardzo ten kod potrzebuje być zmieniony, jak bardzo ten kod właśnie współpracuje z tymi testami, albo nie współpracuje właśnie. To jest taki sposób właśnie na to, żeby to sobie tak ułożyć w głowie i podejść do tego w odpowiedni sposób. Oczywiście została jeszcze wielka liczba różnych innych rzeczy, które trzeba robić do dobrego testowania, czy pozostałe inne rodzaje testów, więc test jednostkowy to podstawa. Te narzędzia to podstawa, które warto znać, właśnie robić to efektywnie i żeby po prostu te testy nie zajmowały nam czasu, żeby zrobić je, a potem przejść do ważniejszych rzeczy, bo nie samymi testami jednostkowymi się żyje. Tutaj macie kilka linków do rzeczy, o których mówiłem, czyli do FreeScana, do PyTesta. Polecam też ten pierwszy link, bo tam jest taki artykuł właśnie o różnych rzeczach związanych z testowaniem w Pythonie. Nie do końca z tymi, o których mówiłem dzisiaj, ale takimi, które też warto znać właśnie, różne, są tam różne rady. Ja tutaj skupiłem się na różnych technikach, na testowaniu różnych rzeczy, a tam jest to też trochę od takiej prostszej strony po prostu, jak sobie ułożyć to testowanie. I myślę, że potrzymam jeszcze tu ten slajd może chwilkę, ale ogólnie to już tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo było mi miło i czekam na pytania. Może jeszcze wrócę do tego slajda, jakby ktoś jeszcze sobie nie zapisał. Tak, tutaj jest też właśnie link do tej prezentacji i też link do kodu, który pokazywałem dzisiaj. Tam możecie znaleźć na różnych branchach właśnie kolejne wersje tego kodu oraz jest też branch, na którym są po prostu wszystkie te stage'e. Więc możecie zobaczyć, jak ten kod się tam rozwijał.
Jak widzieliście w trakcie prezentacji, istnieje tam parę błędów. Ale no, z czasu to. Gdybym zrobił. Też brakuje tam po prostu jakiejś takiej wyłapywania błędów, na przykład błędów połączenia do API czy innych takich rzeczy. To jednak jest taki kod pisany trochę pod ten tok, a nie po prostu jakiś moduł, którego rzeczywiście używam. No, ale jednak myślę, że może być całkiem pouczający. Są jakieś pytania może? Zachęcam do zadawania. Odpowiem. Czemu używasz mkdtemp zamiast tempdir? Jaka jest różnica? Właściwie to nie wiem. W sensie nauczyłem się używać mkdtemp. Nie wiem, muszę sobie to sprawdzić, dzięki. Myślę, że zobaczę, jaka jest różnica. Czemu używasz Physgena zamiast mockować za pomocą mockpatch time? Okej, tego też nie znałem. Widzicie, tutaj jest bardzo dużo tych różnych narzędzi. Można na różne sposoby osiągać te same efekty. Czy możesz powtórzyć, co robi Factory Boy? Oczywiście. Factory Boy, gdzie to było? No, piąty, tak, to jest Factory. Factory Boy robi coś takiego, że tworzymy sobie klasę Factory, której możemy podać domyślne wartości dla jej pól. I Factory jest na przykład używane przy różnych ORM-ach do tego, aby właśnie tworzyć takie przykładowe obiekty, których możemy używać. Tutaj na przykład możecie zobaczyć, że tworzę sobie właśnie article factory build. Nie muszę podawać wszystkich pól, bo tamte mam ustawione już na stałe. Podaję po prostu tylko te pola, które są potrzebne, co po prostu upraszcza nam robotę w testach. Że po prostu nie musimy się przejmować tymi innymi polami, tylko podajemy te, które chcemy, żeby były inne po prostu niż te wcześniejsze. Tak, w Factory Boy też, na przykład jeżeli używamy Django, to możemy też mu, są też różne opcje budowania tych obiektów. On może nam na przykład zbudować obiekt, który będzie zapisany do bazy danych, albo taki, który nie będzie zapisany, tylko właśnie taki już gotowy z wypełnionymi polami. I właśnie wystarczy tutaj podać mu, jakiej klasy modelu ma używać i on po prostu sobie na podstawie tego to zbuduje, na podstawie tych domyślnych danych i tych danych, które mu podamy. Używając Caploga do sprawdzania, czy są logi, dlaczego nie lepiej jest sobie spaczować logera, a następnie sprawdzać, czy loger był wywoływany za pomocą assert has calls? No myślę, że po prostu Caplog jest bardziej elegancki. Że po prostu właśnie nie musimy go jakoś tam mokować, patchować. Czyli dla mnie, z mojej perspektywy, może właśnie to nie jest, może to nie być takie dla wszystkich, bo wiadomo, że każdy z nas ma jakieś różne podejścia. Caplog też na przykład właśnie umożliwia nam tutaj na samym początku ustawienie sobie, jakie logowanie chcemy, więc od biedy możemy na jakieś. Znaczy, ogólnie sprawdzanie logów w testach nie jest zbyt dobry pomysł. Ale czasem może się przydać. Tutaj taki caplog, którego po prostu sobie wstrzykujemy w test i tylko tutaj już od razu używamy, jest wydaje mi się dużo lepszym rozwiązaniem niż właśnie moki. Ale co kto właściwie lubi. Czy używanie biblioteki PyTest i Unit Test w jednym skopie jest wskazane? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że. A nie, tu nie mam, tu nie używam. Chociaż nie, właśnie o, na przykład tutaj używam unit test mocka. Więc to używam w jednym scope'ie PyTesta i unit testa, bo używam tych dwóch. Wiem też, że na przykład właśnie PyTest ma na przykład ten taki styl, że testujemy pisząc funkcje, ale też można pisać klasy, tak jak w unit teście. Ale chyba nie za pomocą tej klasy test case.
Chociaż w sumie Python jest chyba też po prostu, jak go odpalimy na przykład na testach, które mamy napisane w unit teście, on też się chyba odpali. Także trzeba by sprawdzić, co właściwie, czy właściwie cokolwiek zyskujemy przy takim połączeniu. Czy zastosowanie Python z parametrize można zastąpić użyciem hypothesis? Hypothesis to chyba jest trochę coś innego niż parametrize. Nie, hypothesis to bardziej takie testy związane, takie testy BDD, nie? Teoretycznie chyba można by, ale myślę, że jako takie właśnie małe narzędzie, to parametrize jest tutaj właśnie. No znowu jest kwestia tego, czy używamy hipotezy do jeszcze czegoś innego, bo jeśli tak, no to wiadomo, to może być fajne, ale jeżeli mam użyć hipotezy tylko po to, aby sobie parametryzować testy, to tutaj wydaje mi się, że wygrywa jednak PyTest Mark Parametrize. Czy używasz sprawdzonych metodologii bibliotek do testów performance i skalowalności? Nie, tutaj nie mam za dużo doświadczenia. Czy używałem tego Apache Benchmarka, czy tego JMeter, ale to jakieś tak pojedyncze przypadki. A w Pythonie to performance w Pythonie? Nie, to chyba tylko tego profilera. Także raczej tutaj nie jestem żadnym ekspertem od tego. Zastosowanie testów mutacyjnych może pomóc w osiągnięciu jeszcze efektywniejszych testów. Czy coverage wystarczy do oceny jakości testu? O, to jest dobre pytanie. Znaczy, fajne pytanie. Inne też były dobre. Ale to jest ciekawa rzecz. Właśnie coverage nie jest dobrym wskaźnikiem jakości testów. Coverage jest wskaźnikiem tego, że te rzeczy były uruchamiane, ale nie gwarantuje nam, że efekty uruchamiania były dobrze sprawdzone. Bo na przykład, jeżeli sobie zrobimy test, który polega na tym, że odpalimy sobie nasz program cały i nic nie sprawdzimy, to full coverage, no ale czy to coś nam mówi? Nie. Coverage mówi tak naprawdę nam tylko to, możemy, tylko jest, jakby, daje nam tylko taką negatywną informację, w sensie, no, można go odczytywać w odwrotny sposób, ile zostało nam kodu, który nie wiadomo, czy działa. No bo jeżeli testy uruchamiają się i przychodzą, to znaczy, że ten kod przynajmniej się nie wywala. Przynajmniej. A czy jest tutaj właśnie dobrze, czy testy są dobre, to już zależy od jakości poszczególnych testów. Ale właśnie coverage daje nam to, że na przykład, jeżeli mamy 70, to wiemy, że 70% coverage, to wiemy, że 30% kodu nie wiadomo, czy działa. Może działać, może nie działać. Natomiast testy mutacyjne, myślę, że one odpowiadają za trochę coś innego, bo tutaj właśnie dobrym wskaźnikiem do testów jest właśnie sprawdzanie tego. Sprawdzanie, czy to, co miało być zrobione, jest zrobione. I to jest też prostsze, gdy właśnie mamy kod podzielony na mniejsze części, że właśnie gdy nie tworzą się jakieś takie piętrowe struktury, które musimy sprawdzać, tylko gdy po prostu element, który trzeba sprawdzić, jest właśnie jakimś pojedynczą funkcją, obiektem, którym możemy sobie bardzo szybko sprawdzić. Testy mutacyjne, myślę, że one bardziej służą do tego, aby wykryć, czy jakiś kod jest nieużywany, czy jakieś funkcje są niepotrzebne. Czy na przykład nie mamy jakichś takich funkcji, które po prostu, jakichś linijek, które są po nic. To może albo po prostu do wygrywania jakichś takich ścieżek, które powinny być lepiej jakoś przetestowane. Ale myślę, że tutaj bardziej właśnie coverage trochę, a bardziej po prostu takie dbanie o tą jakość testów, które niestety nie da się nijak zmierzyć. Po prostu trzeba zrobić dobry coverage. Testy w naszym projekcie, tylko kolejne pytanie. Testy w naszym projekcie wykonują się bardzo długo, 2,5 godziny. Jakie narzędzia polecasz do optymalizacji? Przede wszystkim, jeżeli używacie PyTesta albo jakiegoś innego frameworka do testów, to warto na przykład po prostu włączyć taki plugin do sprawdzania długości wykonania testów. Wtedy może się okazać na przykład, że niektóre się odpalają szybko, niektóre wolno. Wtedy wiadomo, te, które się dłużej odpalają, trzeba zobaczyć, co tam jest bardziej. Możemy wtedy zastosować jakieś profilery, jest nawet coś takiego do Pythona jak line profiler, że nam powie nawet, że pojedyncza linijka, jak długo się wykonuje. No i tutaj po prostu
drążyć się tymi profilerami do miejsca, w którym znajdziemy właśnie tą główną przyczynę tego, dlaczego to tak działa, a nie inaczej. Kolejne pytanie. Może masz jakieś dobre praktyki, jak dokonywać ich strukturyzacji? Podział na serwisy środowiska. Jak dokonywać ich strukturyzacji? Restrukturyzacji czego? Testów? Aha, dobra, bo to jest chyba ciąg dalszy tego pytania. Jak dokonywać ich strukturyzacji? Myślę, że tutaj takim fajnym na przykład tym sposobem, który widziałem w jednym projekcie, było coś takiego, że po prostu testy były podzielone na katalogi. Pod głównym katalogiem tests były takie katalogi jak unit integration, component test, end-to-end. Można wtedy właśnie te testy tam poprzydzielać według właśnie zasad, które sobie ustalimy, że na przykład właśnie unit testy nie powodują skutków ubocznych i wrzucamy do test unit wszystkie unit testy i w ten sposób możemy sobie właśnie zobaczyć, jak to wygląda, czy na przykład jakichś testów brakuje. Bo na przykład może na przykład też być tak, że właśnie mamy mało tak naprawdę testów, ale mamy jeden jakiś taki wielki unit test, który po prostu przechodzi przez całą funkcjonalność, jest tak naprawdę takim integration testem albo jakimś end-to-endem i który nam załatwia właśnie, że o, mamy 90% coverage'u. Dobrze, to dobra robota, nie? Ale tak naprawdę wszystko to jest załatwione przez jeden test. Więc właśnie podzielenie tych testów i mierzenie coverage'u osobno może nas też naprowadzić właśnie na to, gdzie tych testów powinno być i jakich, gdzie ich powinno być więcej. Czy w testach lepiej trzymać się zasidowanego randoma, czyli pozwolić mu faktycznie generować pseudolosowe liczby? O kurde, to zależy, myślę. To zależy, w sensie, bo na przykład ta biblioteka, którą pokazywałem, czyli Faker, do generowania losowych danych, ona generuje losowe dane i my jakby nie sidujemy tego. Jeżeli to nie jest istotne, jakie te dane będą, to możemy sobie tam randomy używać, ale na przykład jeżeli właśnie mamy funkcjonalność opartą na randomie i chcemy ją przetestować, no to wtedy trzeba tego randoma zasidować, żeby rzeczywiście ten output był przewidywalny. Natomiast nie jestem też fanem właśnie losowania wszystkiego, nie? Że to losowanie powinno być jednak takie kontrolowane, właśnie, że ten faker właśnie na przykład robi to za nas, że natomiast jakieś losowanie, jest też coś takiego, widziałem też coś takiego, to też może być fajne, ten randomly do PyTesta, że losuje kolejność wykonywania testów, bo on to automatycznie robi alfabetycznie. To też może być ciekawe. Więc to jest, losowanie jest spoko, jeżeli właśnie nie wychodzi poza jakiś taki. Jeżeli wiemy, że to jest takie losowanie z constraintami, z ograniczeniami, że ono jakby nie wybuchnie nam w twarz. Nie, na przykład to jest różnica właśnie, że na przykład Faker umożliwia nam losowanie tej daty, ale losowanie tej daty w jakimś ograniczonym przedziale. Przez co wiemy, że ta data będzie gdzieś w tym przedziale, ale będzie losowa, więc nasz kod jeżeli powinien obsługiwać wszystkie daty w tym przedziale, to jest ok podejście, nie? Natomiast stosowanie zupełnie losowej daty, gdy na przykład nasz kod działa tylko na datach z przeszłości, no to to już wiadomo, że to po prostu zepsuje testy. Skąd wiedzieć, jakie testy powinno się pisać? Jak ustrukturyzować sobie testy? A to jest, myślę, że akurat ciekawe pytanie. Ogólnie wydaje mi się, że tak jak opowiadałem o tej piramidzie, że te testy właśnie, mamy te testy jednostkowe, które powinny generalnie przetestować wszystko bez właśnie jakiegoś włożenia w side effecty, więc tutaj wszystko, co piszemy, powinno być nimi przetestowane. Tu musimy walczyć o 90% coverage'u, ale na przykład w testach integracyjnych już niekoniecznie, bo testy integracyjne będą na przykład testowały konkretne jakieś połączenia funkcjonalności z jakimś portem czy adapterem. Więc tutaj na przykład spotkałem się też z takim podejściem, że coverage był liczony wspólnie z testów integracyjnych i z testów jednostkowych, żeby właśnie rzeczywiście to był coverage całego kodu.
Natomiast jeżeli chodzi o testy komponentowe i testy end-to-end, to tutaj zasadniczo wszystko zależy od tego, jakie mamy wymagania. Na przykład pracowałem kiedyś w takim projekcie, w którym było dużo jakichś rzeczy finansowych i tamte testy end-to-end były ważne. Po prostu trzeba było upewnić się, że to rzeczywiście wszystko działa, że te wszystkie scenariusze po prostu przechodzą. Ale jeżeli na przykład mamy na przykład testerów manualnych, którzy nam testują na przykład jakąś stronę, to tutaj te testy end-to-end nie są już takie istotne bardzo, bo możemy to zrzucić na testerów manualnych albo po prostu, albo nauczyć testerów pisać te testy. Też są różne inne rodzaje testów, które możemy użyć. Mam na przykład smoke testy, czyli takie, które wywalą, które tak są takim probierzem, że są po prostu sprawdzają jakąś jedną funkcjonalność i wywalą się. Jak wywalą się, to oznacza, że coś się stało źle. Możemy mieć też takie popularne ostatnio kontakt testy, szczególnie do mikroserwisów, gdzie mamy po prostu testy mikroserwisu z mikroserwisem, które po prostu frizują się na różnych wersjach tych serwisów i po prostu mają za cel to, żeby upewnić się, że wszystkie wersje, które są supportowane, będą ze sobą działać. Więc tutaj to jest trochę kwestia architektury, trochę kwestia też organizacji projektu. O! Nie byłem od początku, może był poruszony temat, w jaki sposób pisać listy jednostkowe w Django, w jaki sposób mogować bazę danych. O kurde, to jest. Ogólnie rzecz biorąc, nie da się tego zrobić. Znaczy, nie da się tego zrobić odpalając testy przez Django. Jeżeli chcesz rzeczywiście zrobić właśnie testy w Django, które będą mockować bazę danych, to czy tam jest właściwie ten fixtura w PyTeście? Jak masz PyTest z Django, fixtura z bazą danych, no ale to jest baza danych testowa. Jeżeli chcesz rzeczywiście zrobić tak, żeby nie używać bazy danych w testach, to musisz po prostu musisz po prostu napisać runner do testów, który po prostu nie będzie inicjował tej bazy danych, albo po prostu nie odpalać testy przez Django Admina, tylko po prostu przez PyTesta. I wtedy po prostu te testy po prostu nie będą miały bazy danych. Ale w sumie to musi działać, nie, to musi działać, bo to musi sobie inicjalizować te aplikacje, więc. No to jest trudna sprawa i w sumie to nie stawałem ostatnio, nie miałem ostatnio tego problemu przed sobą, więc ciężko mi coś powiedzieć. Ale wiem, że koledzy próbowali wyłączać bazę danych i to da się tylko przez właśnie podmienienie czegoś tam w Django, żeby ta baza rzeczywiście nie była odpalana i tworzona. Możesz jeszcze raz wyjaśnić dokładnie. A nie, przepraszam. Możesz wyjaśnić dokładnie, o co chodzi z wykorzystaniem CAPSES i haplogów odnośnie logów. Nie zrozumiałem tego za bardzo, trzeba testować komunikat z logu. No właśnie tutaj też mówiłem o tym, że to nie jest coś, co jest, że właśnie testowanie logów. To jest taka shady sprawa. W sensie fajnie, że jest taka możliwość, ale nie powinniśmy polegać na logach, nie? Bo powinniśmy polegać po prostu na danych, które się zmieniają. Dlatego no, testowanie logów to nie jest coś, co tutaj powinniśmy jakoś szczególnie na to stawiać priorytet. Tak. Natomiast CAPSIS to jest po prostu coś takiego, że. Aha, jeżeli nie znacie PyTesta, to PyTest działa w ten sposób, że on po prostu rejestruje się w nim fikstury, tak jak na przykład to się robi o tutaj, że rejestruje sobie fiksturę w PyTeście, shuffle mock, i mogę tego shuffle mocka potem podać jako argument w funkcji i on po prostu wtedy tutaj będzie miał tego shuffle mocka. I na takiej samej zasadzie działają właśnie fikstury w PyTeście, że PyTest sobie gdzieś tam w środku zainicjalizował tego CAPSISa, więc jak odpala sobie ten test i widzi właśnie, że jest taka nazwa argumentu, to on po prostu wrzuca w nią tą fiksturę, którą ma tam gdzieś w środku przygotowaną. I ten CAPSIS możemy właśnie tutaj użyć, żeby sobie sprawdzić. Na takiej samej zasadzie, jak na przykład sobie używamy własnego mocka, którego sobie zrobimy, żeby sobie zobaczyć właśnie readout error, że zostało wpisane coś takiego
na ekran. Możesz jeszcze raz wyjaśnić dokładnie, jakie parametry musi przyjąć dekorator parametrize. OK, parametrize. Ja to pokażę na jakimś innym teście. On generalnie przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym z nich jest string, w którym jest lista, w którym są nazwy argumentów oddzielane spacją, przecinkiem. Czyli na przykład no nie, to nie wiem, data. Drugim natomiast argumentem jest tupla albo lista, i trouble, w którym są te wartości tych argumentów. Czyli na przykład tutaj mamy 1 i x expecto patronum. I mamy, że na przykład na 1 ma być zwrócone, nie wiem, 17. Albo że, nie wiem, mamy na przykład jakąś funkcję, która wyciąga, to może wyciąga ten argument i na przykład mnoży go razy 2. Są 34. Data expected. Nie, i na przykład mamy tutaj coś takiego, że bierzemy a times 2, a times 2, tu mamy data. I tutaj możemy sobie podawać jakieś kolejne case'y. Na przykład chcemy zobaczyć, czy na przykład jeżeli podamy 0, to czy poprawnie je na przykład zrobić z niego również 0. No i możemy sobie podawać już takie case'y tutaj. Też taką fajną praktyką jest tutaj na przykład w komentarzu podanie nazwy jakby tego przypadku, czyli na przykład nie wiem, usual case 0. Tutaj to jest takie proste, ale na przykład możemy tutaj zrzucać całe jakieś słowniki czy struktury, które po prostu będą się po prostu tutaj, będą tutaj przekazywane i po prostu zamiast pisania różnych testów możemy sobie właśnie napisać kilka case'ów. A na przykład dajmy na to, że nie mamy też. Także chcemy też negatyw zobaczyć, jak działa. I w ten sposób właśnie możemy podać różne przypadki do przetestowania, które przetestuje po prostu jeden test. Co ciekawe jeszcze, nie pokażę tego teraz, bo jestem na Windowsie, ale bo możecie też pomyśleć, ok, no dobra, tak naprawdę to mógłbym sobie zrobić tak, że wrzucę to sobie do zmiennej i napiszę tutaj fora. For data expected in cases, zrób coś takiego. Jaka jest różnica między tym a parametrizem? Taka, że parametrize robi z tego po prostu osobny test. Że poda wam po prostu, że do nazwy testu doda część treści tych parametrów. I w ten sposób zobaczycie, jeżeli zobaczycie, że na przykład, nie wiem, mnożenie zera wam nie działa, to po prostu zobaczycie, że jeden test, że ten dokładnie jeden case wam sfailował, a nie, że cały test. Bo w tym przypadku failuje po prostu cały test. Coverage jest często miarą warunkiem jakości, warunek 80%. Tak, tak, naprawdę. No, Uncle Bob mówił, że jeżeli coverage przechodzi, to deployują. To jest OK, właśnie, ale to też zależy. Właśnie, jeżeli to jest test, kod, który znamy, testy, które znamy, które wiemy, że są napisane dobrze, to coverage nam w VHFS-ie wtedy mówi, że tak, że to jest dobry kod. Ale jeżeli podchodzimy do jakiegoś nowego kodu, widzimy, że ma coverage 90, ale co chwilę są jakieś błędy, to możemy mieć silne doświadczenie graniczące z pewnością, że te testy może jednak nie są dobre i ten coverage nam tak naprawdę nic nie mówi. Więc tak, jak najbardziej. Jeżeli coverage nam mówi też, że to jest dobry kod. Niestety często ludzie piszą testy tylko po to, aby istniały, ale nie dbają o pokrycie. No tak, ja myślę raczej, że właśnie ludzie piszą testy po to, aby w ogóle coś było przetestowane, a nie dbają właśnie o przypadki brzegowe. To chyba to samo, nie?
trochę właśnie, że tak, że chcemy, że okej, funkcja jest przetestowana, ogarnięta, a to, że tam jak ma jakieś przypadki brzegowe, w których się wysypie, to no, tak się nie robi, niestety. Tak się nie powinno robić. Jak mogować dekoratory, na przykład login i quiet? To jest ciekawe pytanie. Nie wiem. A, bo login i quiet to jest Django. Tak, bo, znaczy, bo tak naprawdę login i quiet to on zakłada tego, on potrzebuje tego zalogowanego użytkownika. A jak mokować takie ity? Takie. Nie wiem, czy trzeba to mokować. Ewentualnie. Można by na przykład zrobić coś takiego. Też widziałem właśnie w niektórych projektach, że na przykład jeżeli jest dekorator login required, to on jest użyty dopiero w URL spy, jak jest wtedy tam wczytywany ten views, a sama deklaracja views jest bez dekoratorów. No ale to też może być problem, bo jeżeli użyjemy tego viewsa gdzie indziej, a nie wiemy, że on nie sprawdza login required, to możemy mieć potem problem. A zawsze można też po prostu robić, nie używać dekoratora, tylko po prostu zrobić po prostu funkcję, która będzie się nazywała inaczej, a bazowy widok będzie miał to jakąś inną nazwę. Też jest jakaś opcja. Jeżeli już chcemy właśnie uniknąć tego. Chociaż z drugiej strony, no to też jest jakaś część tej funkcjonalności, że jest sprawdzona. Chociaż dobra, jeżeli login required mamy przetestowany, to możemy się obyć bez niego. No dobrze, wygląda na to, że już przekroczyliśmy czas, także dziękuję. Myślę, że ten webinar był również bardzo pouczający dla mnie dzięki Waszym pytaniom. Naprawdę daliście mi do myślenia. I mam nadzieję, że Wam również udało się troszeczkę nauczyć się czegoś nowego, czy spojrzeć po prostu w inny sposób na jakieś rzeczy. Dziękuję w takim razie i do zobaczenia następnym razem.